Dzień dobry, tu Anai. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Anai lubi Art Journal. To jest odcinek numer 43. Jest to odcinek znowu troszeczkę opóźniony. Muszę Wam powiedzieć, ja nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam oficjalnie, czy nie. No miałam sama przed sobą takie postanowienie, że odcinki z tej serii będą się ukazywały co tydzień w niedzielę o godzinie 10. Ale od jakiegoś czasu staram się mieć takie podejście, że w niedzielę o 10, jeżeli się uda. Bo nie zawsze się udaje i mam takie poczucie, że faktycznie ten termin jest taki troszeczkę niefortunny, w tym sensie, że no, o ile w tygodniu nie zawsze mam czas, żeby w ogóle nagrać ten odcinek, no to potem tak naprawdę zostaje tylko sobota, no, żeby go nagrać, wyedytować film, zrobić zdjęcia, obrobić, nagrać voiceover i tak dalej. Wiecie, tego jest całkiem sporo. No i właśnie czasami się nie udaje, tak jak się nie udało teraz. I nie udało się poniekąd z premedytacją, to znaczy nie miałam takiego strasznego ciśnienia, że musi się udać, ponieważ na pierwszym miejscu stawiam nie YouTube, tylko rodzinę i znajomych. A ponieważ mieliśmy teraz weekend taki dość specjalny, bo Maksio, czyli syn mojego ukochanego, miał urodziny i planowaliśmy właśnie mini rodzinną imprezkę na niedzielę, no to jakby to było priorytetem numer jeden. YouTube tak naprawdę nie jest nawet na drugim miejscu, słuchajcie. No umówmy się, ja też nie wiem, na ile wy macie tego świadomość, na ile nie. To jest mój prywatny kanał na YouTube, nie zarabiam na nim kompletnie nic i robię to po prostu dla przyjemności. I o ile mam takie poczucie, że jeżeli coś robię, to chciałabym to robić dobrze, regularnie i tak dalej, o tyle właśnie ta seria też pomogła mi to troszeczkę uświadomić, że owszem, chcę to robić dobrze, chcę to robić fajnie, chcę to robić ciekawie, no ale właśnie nie za wszelką cenę, nie na tej zasadzie, że musi być o tej i o tej godzinie, bo inaczej świat się zawali, no bo to wprowadza taką bardzo nerwową atmosferę. Oczywiście nadal można by było to zrobić byle jak, ale ja nie chcę robić byle jak, więc jest jak jest. Odcinek jest troszeczkę opóźniony, ale za to bardzo, bardzo lubię ten wpis. Bardzo lubię ten wpis w Art Journalu. Usiadłam sobie do niego tak dość na luzie, bez jakiegoś konkretnego pomysłu. Natomiast postanowiłam wykorzystać patent, który wykorzystywałam już ostatnio, czyli taką postać wyciętą, wydrukowaną i wyciętą z papieru. I tutaj pojawia się ważna kwestia, ponieważ dostałam w ostatnim czasie sporo pytań właśnie o tę postać. Co to była za postać, co wykorzystałam tam, wiecie, kilka odcinków temu. No i słuchajcie, no postać jest postacią, którą znalazłam zdjęcie w internecie i wydrukowałam sobie i wycięłam. Natomiast jest ważna kwestia dotycząca zdjęć w internecie. To znaczy tak, jeżeli robicie sobie po prostu art journal, którego nie będziecie nigdzie publikować, to tak naprawdę możecie wykorzystać sobie każde zdjęcie, czy to z gazety, czy to z nie wiem, książki, jeżeli macie taką fantazję, czy to z jakiejś ulotki, broszury, czy coś tam, czy to właśnie z internetu. Trochę inaczej kwestie się mają, kiedy chcecie to zdjęcie opublikować gdzieś później. Znaczy zdjęcie w sensie pracę z tym zdjęciem. Jeżeli chcecie to opublikować, a jak mówię opublikować, to nie mam na myśli gazety, tylko mam na myśli waszego bloga, Facebooka, Instagrama i tak dalej, no to dochodzą kwestie licencji i praw autorskich. I no cóż mogę Wam powiedzieć, zdjęcia takie można znaleźć za pomocą Google, jest taki dział grafika i można tam znajdować zdjęcia. Jest tam też taka malutka wyszukiwarka, która pozwala określić dokładnie, jakie zdjęcia chcecie znaleźć i jest też taka część, która dotyczy licencji i czy to mają być zdjęcia z licencją do ponownego wykorzystania i nawet można znaleźć takie zdjęcia z licencją do ponownego wykorzystania komercyjnie. Bo znowu, jeżeli chcecie coś opublikować na swoim blogu, ok, ale jeżeli chcecie coś opublikować na blogu Design Teamu, w którym jesteście, to już jest sprawa jak najbardziej komercyjna. Więc warto w to wszystko się zagłębić i troszeczkę sobie tam poszukać. Są też serwisy ze zdjęciami, z których takie zdjęcia można pobierać. No i znowu jest kwestia różnych licencji. Są serwisy, które pozwalają na pobieranie takich zdjęć bezpłatnie. Są takie serwisy płatne. Jest ich całkiem sporo, warto szukać, warto się interesować.
Natomiast wybaczcie, nie będę Wam tutaj podawała gotowych receptur i informacji, o to zdjęcie pobrałam stąd i stąd, a to stamtąd i stamtąd, bo jakby nie o to mi chodzi, po to szukam sobie takich zdjęć, żeby ta moja praca była, powiedzenie, że unikalna jest za dużym określeniem, no bo umówmy się, że każdy może znaleźć te zdjęcia i sobie je wydrukować, aczkolwiek no, nadal ta praca jest jakaś tam unikalna, bo tutaj na przykład zrobiłam sobie tło, tło z farb akrylowych i nie jest ono jakieś super artystyczne i nie wiadomo jakim arcydziełem jest, natomiast, czy raczej nie jest, natomiast są to moje własne pociągnięcia pędzla oraz palca, a umówmy się, no jest to niepowtarzalne. Nikt nie potrafi tak pędzlem maznąć jak ja. I tutaj troszeczkę się uśmiecham, ale z drugiej strony, słuchajcie, no mazanie palcem jest ewidentnym zostawianiem odcisku palca swojego własnego, indywidualnego. Więc słuchajcie, no dla mnie jest to wartość sama w sobie. Dla Was nie musi być, tak samo jak mój art journal, absolutnie nie musi być wartością żadną dla Was. Natomiast dla mnie jest ogromną. I znowu w kwestii tej organizacji, bo to jest taki temat, który wydaje mi się dosyć ciekawy. Ja sama musiałam to sobie w głowie gdzieś tam przetrawić i przeorganizować. Bo tak, rozwiązanie jest bardzo proste na to, żeby te odcinki się ukazywały regularnie. I jest to rozwiązanie takie, że można je po prostu nagrać na zapas. Nagrać z kilkutygodniowym zapasem, mieć ich kilka pod ręką, publikować, nagrywać kolejne, publikować i tak dalej, ale wiecie, wszystko z wyprzedzeniem. Tylko że ja gdzieś po drodze wymyśliłam sobie, że to będzie taki zapis tego mojego roku i że każdy wpis będzie powstawał w danym tygodniu. I faktycznie tak było do tej pory. No i słuchajcie, to sprawia, że te emocje, które są tam zapisane, są prawdziwe i są właśnie tak rozłożone w czasie, że tydzień po tygodniu mam cały ten rok jego przegląd. Być może nie każdy wpis jest jakiś bardzo emocjonalny i wniosły, ale ogromna część z nich jest. I dzięki temu, no teraz mamy listopad, rok się zbliża do końca i ja mam ogromne wzruszenie, słuchajcie, jak sięgam po ten art journal, który jest wypełniony już prawie w całości, i tak go sobie przeglądam, to słuchajcie, ja jestem tak wzruszona i tak szczęśliwa, że w ogóle wymyśliłam sobie ten projekt, bo no jest to mega, słuchajcie, jakbym robiła kartki, czy nie wiem, cokolwiek innego, to nie byłoby to tak emocjonalne. W przypadku art journala to jest takie bardzo, bardzo osobiste. I tak jak Wam mówiłam, że czasami to są wpisy po prostu, które są, nie wiem, jakąś taką techniczną próbą zrobienia czegoś, ale nadal bardzo często gdzieś tam jest ukryta jakaś emocja, jakaś, wiecie, jakaś taka nuta czegoś ważnego. I to jest dla mnie mega wartościowe. I tak, mamy tutaj wpis, który jest dość prosty, powstawał, słuchajcie, mega szybko, bo tak naprawdę samego nagrywania miałam jakieś 24 minuty. Zrobiłam przerwę, bo faktycznie jak pomaziałam farbami, to zostawiałam do wyschnięcia i poszłam wypić kawę. Ale wcześniej znalazłam i wydrukowałam zdjęcie i wycięłam, więc to już było gotowe, ale to też mówmy się, że to nie było jakaś strasznie dużo roboty. I znowu, no, na zdjęciu jest jakaś pani, nie jestem to ja. Pani sobie gdzieś tam patrzy. Może jest trochę zblazowana i taką, wiecie, ma minę nie wiadomo jaką. A może z nadzieją patrzy w przyszłość i myśli sobie i wyczekuje na jakieś ważne wydarzenia. Kto wie, kto wie. Zostawiam Was z tą myślą i zapraszam Was serdecznie za tydzień na nowy odcinek. Do usłyszenia. Pa, pa.